To jeden z najbardziej znanych polskich duchownych XX wieku. Często wspominamy tę postać w związku z długoletnią przyjaźnią, jaka łączyła go z świętym Janem Pawłem II. Kardynał Andrzej Maria Deskur, przyjaciel świętego papieża. Ksiądz kardynał Andrzej Maria Deskur pełnił posługę w kurii rzymskiej u boku wielkich papieży XX wieku. Wspierał świętego Jana Pawła II modlitwą, ofiarą i cierpieniem. Urodził się w 1924 roku też w rodzinie szlacheckiej, o korzeniach takich arystokratycznych, w okolicach Jasła. Jak wspominał w swoich pamiętnikach, w zasadzie w jednym z wywiadów powiedział, że jego matka modliła się o to, aby ktoś w rodzinie wstąpił do stanu kapłańskiego, aby został księdzem. Na przeszkodzie staje wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Podejmuje studia, oczywiście w trybie tajnym, na tajnych kompletach, wyjeżdża do Krakowa. Tam kształcił się w okresie II wojny światowej na uniwersytecie. Na tajnych kompletach w zasadzie Uniwersytetu Jagiellońskiego studiował prawo. I tam poznaje innego studenta, Karola Wojtyłę. I od tego momentu stają się przyjaciółmi. Andrzej Maria Deskur i Karol Wojtyła wspólnie działają w organizacji studenckiej, tajnej organizacji studenckiej w Blatniaku. Jego przyjaciel, Karol Wojtyła, prowadzi go, znając jego wewnętrzne przekonania, jego stosunek do wiary, prowadzi go do przełożonego seminarium duchownego w Krakowie. Kardynał Sapieha dostrzega w nim potencjał i proponuje mu wyjazd na studia. Studiował w szwajcarskim Fryburgu na Uniwersytecie Katolickim, gdzie uzyskał doktorat z teologii i następne lata spędził we Francji jako duszpasterz. Tam też został uświęcony na kapłana. W 1952 roku papież Pius XII powołał księdza Marię Deskura do pracy w Kurii Rzymskiej. I od 1952 roku jest już w Rzymie, jest już właśnie na Watykanie, gdzie pełnił kolejno bardzo różne ważne, odpowiedzialne funkcje właśnie w Stolicy Apostolskiej, jako sekretarz czy przewodniczący rozmaitych komisji, a później już za pontyfikatu Jana Pawła II jako przewodniczący wielu kongregacji watykańskich. Jego losy splotły się z Janem Pawłem II w przeróżny sposób. Można powiedzieć, że jego obecność w Watykanie stała się też ważnym oparciem dla drogi Jana Pawła II. Opatrzność dopuściła, że kardynał swoim cierpieniem wspierał ten niezwykły, epokowy pontyfikat. Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na stolicę piątrową, a więc w październiku 1979 roku, jedna z pierwszych jego wizyt czy odwiedzin właśnie miała miejsce w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie właśnie ksiądz Andrzej Deskur przebywał wtedy po ciężkim wylewie. To też taki charakterystyczny rys po tym wylewie. On zawsze poruszał się już tylko na wózku, więc często widywano go właśnie w taki sposób w towarzystwie papieża. Papież powierzał mu bardzo odpowiedzialne zadania jako człowiekowi zaufanemu, jako człowiekowi zaprzyjaźnionemu. Człowiek, który poświęcił swoje życie, życie dyplomaty, życie intelektualisty, życie człowieka Kościoła funkcjonującego w jego sercu w Watykanie, sprawą mediów, którym służył i na Soborze Watykańskim II, i w codziennej pracy przy boku czterech papieży. W 1985 roku właśnie papież Jan Paweł II wyniósł Andrzeja Deskura do godności kardynalskiej. Uważał go za swojego bardzo bliskiego współpracownika. Nad drzwiami do jego rodzinnego domu było hasło: uczyń to, co możesz czynić dobrze, a reszta sama się dokona. I temu hasłu był wierny do końca.